Bądź odważna, odważny, bo to jest pierwszy krok. Pokonaj tygrysa strachu. Dla każdego z nas ta wolność znaczy coś innego. Dla niektórych znaczy, no robię sobie co chcę od rana do wieczora. I tutaj nie chodzi o taką wolność, tylko tu chodzi o wolność tego kota, tego wilka, czyli realizuję siebie, realizuję moje cele, realizuję moje marzenia, pokonuję trudności, pokonuję wyzwania, bo wolność jest dla mnie ważniejsza niż bezpieczeństwo. No jeżeli już jesteśmy przy tych owcach i o tych wilkach, to od razu mi skojarzyło takie powiedzenie. Jak dobrze pamiętam, to również powiedział Benjamin Franklin. Jeżeli się mylę, to napisz w komentarzu. On powiedział, że... Wydaje mi się, że to on to powiedział, że wyobraź sobie demokrację. Co to jest demokracja? Mamy dwa wilki i jedną owcę. Świetne porównanie, akurat idealnie dzisiaj pasuje, bo ten wilk i kot są oba drapieżnikami, oba są symbolem wolności. A owca jest symbolem zniewolenia, posłuszeństwa, niewolnictwa i takiej bezradności. Bezradności życiowej. Dlatego zawsze to powtarzam, nie bądź owcą, tylko bądź wilkiem albo bądź kotem. Idziemy dalej. I co chyba najgorsze jest w tych owcach, to jest właśnie ten syndrom stada, który prowadzi je do tego zniewolenia. Oczywiście owce są cudowne, kochane. Ty wiesz, przecież znasz owieczki z magicznej oazy, ale one mają pewne cechy, pewne zachowania, które dla nas ludzi, jeżeli my jako ludzie stajemy się owcą, to stajemy się automatycznie niewolnikiem. No bo każdy gatunek ma swoje znaczenie. Jako ludzie nie możemy być owcą, tylko musimy być człowiekiem albo ponad człowiekiem. Idziemy dalej. Mamy dwa wilki i jedną owcę. I teraz jest demokracja, głosowanie na temat tego, co zjemy dzisiaj na obiad. Mamy demokrację, prawda? Mamy dwa wilki i jedną owcę. Co zjemy dzisiaj na obiad? No, trawy się najemy na pewno. No wiadomo, że ta owca nie jest w stanie przegłosować dwóch wilków. I to jest ta demokracja, którą widzimy dzisiaj dookoła. Prawdziwa demokracja to by była taka, jakby ta owca była uzbrojona po zęby. Po prostu tak. Uzbrojona po zęby. I wtedy możemy dyskutować na ten temat, co zjemy dzisiaj na obiad. Świetne porównanie, nieprawdaż? Dzisiaj już jesteśmy przy tych amerykańskich prezydentach. Tutaj nie chodzi o to, że moje przekonania idą w tym kierunku, czy w tym kierunku. Ty wiesz, że ja zawsze jestem niezależna i od jednej strony, i od drugiej strony, również w tej sytuacji, która jest teraz, czyli w konflikcie, który jest teraz wokół nas, ale te porównania są bardzo, bardzo wartościowe. Czyli mamy tą definicję demokracji, mamy definicję wolności i wracamy do naszego błazna. Błazen przede wszystkim jest dla nas symbolem odwagi. On odważnie idzie do przodu, odważnie podąża za głosem swojego serca. I to jest dla nas niesamowitym przesłaniem i dla Ciebie, i dla mnie. W tym kluczu o numerze 200 bądź odważna, odważny. Bo to jest pierwszy krok. Pokonaj tygrysa strachu. We wszystkim.